Bo jak ty w ogóle brałeś udział, dostałeś zaproszenie do roastu, miałeś na początku taką awersję, że no, disować się z youtuberami, że to jest taka ujma delikatna na... Nie, ja do tego zupełnie podszedłem bardziej pod kątem marketingowym, nie? Na tej zasadzie. Bo wiesz, jeżeli wystąpię dobrze, to wasi fani za 10 lat będą mogli już kupić bilety na moje występy. To są żarty, które zostały, z których nikt się nie śmiał na próbach i one teraz zostały. Od 12 roku wpuszczają? Tak. Nie, ja akurat mam od ten, bo i tak po tym poprzednim materiale dużo, dużo takiej, że tak powiem, dzieciarni, nie? Chcę przychodzić. To nie od nas. Ale nie, jeszcze przed, wiesz, jeszcze przed roastem, nie? Że mam dużo, wiesz, takich zapytań na fanpage'a, a mogę przyjść, mam 14 lat, a mogę przyjść? I mamy taką zasadę, że od 18, od 16, jeżeli masz zgodę rodziców. Aha, czyli poniżej 16 nie wejdziesz. Tak, no bo to nie bo ma na... sensu, nie? Okay. W sensie, bo na koncert? Bardziej, że w poprzednim materiale ja mówiłem w tym Królu Piaskownicy, takie wiecie, nie? Że podwórko, szkoła, rodzina i tak dalej, więc to... tam po prostu czasami mi się zdarza teraz, że przychodzą do mnie ludzie, całe rodziny, nie? Że mama, tata, dziecko, nie? A ja w tym nowym materiale gadam o kutasach głównie. Więc oni tak się siedzą w pierwszym rzędzie i mają tak, okej, zatkaj uszy, nie? Kutasem. Więc mamy taką, że od 16 roku życia z zgodą rodzica, no jest git. Ale było chyba kilku stand-uperów, którzy odmówili udziału w tym roście. Tak, ale to ze względu na to, że oni nie znali Freeza, nie? Bo ja wiem, że jakby w waszym świecie to jest niedopuszczalne, że ktoś nie zna tego gościa, ale tak naprawdę przed tym roastem nawet z osób, które brały udział, to mi się obiło o uszy, kim on jest, a nie wiem, i reszta chyba nawet nie wiedziała, nie? Okej, a twórczość ogólnie, nie tylko Freeza, youtuberów, poznałeś dopiero przygotowując się do występu, czy gdzieś tam wcześniej? Ja wcześniej wchodziłem to ze względu na to, że też byłem tym memem miesiąca u Gimpera, więc jakby, jak wiesz, ludzie przez cały czas mi pisali, ej, a co byś powiedział, jakby Gimper zaprosił cię do Lekko Nie Będzie, nie? Ja miałem takich po prostu wiadomości mnóstwo, nie? No, więc musiałem się zainteresować, o co w ogóle chodzi, nie? Jak to brzmi w CV, byłem memem miesiąca u Gimpera. Tak. Mogę umierać. I więc jakoś wszedłem troszeczkę w ten świat, tak liznąłem, że tak powiem, wiedziałem, kto to jest Gimper, już tam, nie wiem, jeżeli już wszedłem w tego YouTube'a, to mimo wszystko Freeze mi się pokazał gdzieś tam, nie? Ale też nie wchodziłem, nie patrzyłem w ten content. No i co? I tak mniej więcej reszty nie kumałem, nie? W sensie Gargamela też mi się obiło. Jakiś tam filmik, nie wiem, o Heizerze widziałem i później jakby to zostawiłem, nie? No ale abstrakuję, kojarzysz na pewno gdzieś. Abstrakuję, tam tak. Ale to dlatego też, że jak, nie wiem, jak byłem na studiach i oni puszczali filmiki, to oni byli jedynym jakby takim kimś na YouTubie, co jakby ludzie oglądali, nie? Więc mimo wszystko na jakichś tam imprezach ktoś tam pokazywał, zobacz ten odcinek, wiesz, ja to oglądałem, znałem po prostu, nie? Tym bardziej, że kiedyś był jakiś roast chyba Karola Paciorka. Tak, i tam pasów brał udział. Tak, tak. I właśnie byli tam chłopaki chyba z Abstrahuję, nie wiem, czy wszyscy, czy jeden. Pasów chyba, Robert, tak, no. Był z dupy, a resztę tam nie kojarzyłem, nie?